Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Frakcja techniczna Neotools prosto z Neogarażu. Dzisiaj odcinek trochę zimowy, można powiedzieć. Co? Bardzo zimowy, zima przyszła, temperatura spadła, akumulatorki padają. Pewnie nie jedna osoba z Was wsiadła do auta rano, po trzech dniach auto sobie stało i nagle nie udało się, nie odpali. Rozwiązanie. Cztery rozwiązania w pełni automatyczne, czyli podłączamy do akumulatora, podłączamy do gniazdka i czekam, aż się naładuje. Maszyna mówi, czy to już, czy jeszcze nie. Z rzeczy istotnych, które musicie wiedzieć, podłączamy, oznacza, że czarne na minus, czerwone na plus. To jest rzecz, której nie można pomylić. Tutaj można. Znaczy, można, ale nic to nie da, no nie naładujesz akumulatora. Znaczy, nie naładujemy. Można, dlatego że urządzenie nam powie, że jest błąd. Po pierwsze, możemy zrobić zwarcie samych końcówek, czego nie powinno się robić. Mamy error. Proszę. Możemy podłączyć czerwony do czarnego, czarny do czerwonego i też mamy error. I dopiero jak podłączymy tak, jak trzeba, ała, proszę bardzo, zaczęło się ładowanie. No i teraz za parę godzin powie nam, że jest full. Są cztery rozwiązania, tak jak Jacek powiedział. Jedno to jest takie najbardziej podstawowe, które ładuje 2-amperowym prądem, 12-voltowy, co jest bardzo ważne. I tylko 12-voltowy. I tylko 12-voltowy i obsługuje akumulatory typu AMG, żelowe i zwykłe standardowe akumulatory. Ma oczywiście każde z tych urządzeń tryby pracy. Ten ma tryb pracy stałego ładowania, przyspieszonego ładowania, nazwijmy to zimowego, i tak zwanego podtrzymania. Czasami jest tak, że macie samochód, który trzymacie u siebie w garażu. Young Timera, takiego jak tu w Neogarażu, jest ich dość dużo. Użytkujecie ten samochód raz na, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące. To jest po prostu podpięte na stałe i utrzymuje nam zawsze w wysokiej kondycji akumulator i nie pozwala. Dlatego, że każdy z tych prostowników ma również zabezpieczenie przed przeładowaniem akumulatora i przed przeciążeniem samego siebie, czyli nam nie zrobi. No tak, nie wybuchnie. Tak. I ten najbardziej podstawowy, prosty ma taką funkcję, ma oczywiście dwie żabki. Fajnym rozwinięciem, zwłaszcza do samochodów, które są rzeczywiście rzadko używane, jest ten element. On dotyczy tych trzech prostowników. Tak. I tu mamy takie kabelki. W zestawie mamy dwa rodzaje tak naprawdę kabelków. Mamy kabelki. Jeden to jest klasyczne żabki, po prostu podpinamy do prostownika, do kabla. Fajną rzeczą jest ten kabelek, prawda? Takie dodatkowe oczka, które możemy przykręcić na stałe do akumulatora. Drugi koniec jest zabezpieczony, także może to się dyndać pod maską, nie zewrze nam się nigdzie. A jak potrzebujemy, podłączamy do prostownika, do gniazdka ładujemy, nie ma problemu. I to sobie stale tak stoi, pracuje i jest z głowy, nie? Tak. Rzeczy takie rozróżniające trochę te prostowniki to jest po pierwsze to, jakim prądem są w stanie ładować akumulatory. Ten ma 2 ampery, jak już mówiłem, tu jest 4 ampery w rozdziale 6-12 V, czyli możemy i motocyklowy akumulator naładować. Tak. Od skutera jakiegoś, od quada, jak i samochodowe. Ten już jest 6 amper, też oczywiście 6-12 V. No i najmocniejszy, 10-amperowy. On jest do 200 amperogodzin, akumulator jest w stanie naładować. Dokładnie. I wszystkie te trzy prostowniki już działają na wszystkie chyba teraz możliwe dostępne akumulatory, jakie są na rynku. Bo ten ma AGM, ten ma żelowy i standardowy akumulator, ten ma te same trzy. Plus i dodatkowo litowo-żelazowy. Litowo-żelazowy. P4, coś tak. Tam, technologia kosmiczna. FEPO4, tak. Więc rzeczywiście bardzo skomplikowane. Natomiast obsłużą te trzy rzeczywiście już wszystkie możliwe akumulatory, jakie są. I tyle. No i pamiętajcie jedną ważną rzecz. Dbanie o akumulator pozwoli Wam po prostu użytkować auto. To jest bardzo proste, nie? Znaczy w tej chwili na przykład takie automaty się mogą przydać, jeżeli ktoś na przykład użytkuje samochód w ruchu miejskim. Odpala 5 km gasi, odpala 5 km gasi. Tak. Akumulator półtora roku, dziękuję. No bo prawda jest taka, że zwłaszcza jeżeli jest zimno i samochód stoi na dworze, to odpalenie dobrego, dużego, ale nawet średniej wielkości diesla zabiera tak dużo prądu z akumulatoru, że 5-minutowa jazda po prostu nie zdąży uzupełnić tego prądu. Nie nadrobimy. Jak zrobimy tak wielokrotnie, to ten spadek będzie prądowy, spadek prądowy. Akumulator albo się rozładuje, albo w którymś momencie może wręcz się zewrzeć i być do wyrzucenia. Dobrze sobie raz w tygodniu albo co 2-3 dni podładować do pełna, wtedy rano mamy temat z głowy. No, zobacz, na przykład gazik stoi troszkę czasu teraz nieużytkowany, bo w off-road teraz się nie będę bawił, to będzie na podtrzymaniu i wiem, że jak w końcu wybiję ten moment, że chcę wystartować w rajdzie jakimś, wsiądę, odpalę i pojedzie, prawda? Tak jest. Dobra, no to pięknego dnia Wam życzę i chyba rozruchu za każdym razem. Tak jest, szczególnie w warunkach zimowych. Czuj duch.